Zanim to jednak nastąpi, nie potrafię sobie odmówić przyjemności, aby nie opowiedzieć państwu paru letnich dowcipów. Co prawda, my tu w telewizji to tak przez cały rok opowiadamy letnie żarty, też żeby nikogo nie urazić, żeby nie podpaść. No ale dziś w końcu letnie dowcipy są zupełnie na miejscu, ponieważ lato w pełni. A więc oto garść widzów, którym będą mogli państwo potem zadziwić, zaskoczyć wakacyjnych współtowarzyszy. W końcu zawsze znajdzie się jakiś głupek, który w czasie wakacji nie ogląda telewizji, będzie można mu to przekazać. Nie no, proszę się nie obrażać do tego głupka, w końcu ci, którzy nas oglądają, nie są, prawda, głupkami, a ci, co nas nie oglądają, nie słyszą tego. Chociaż wydaje mi się, przypomniałem się taki komunikat radiowy nadany przez lokalną stację australijską. Ale uwaga, kierowcy jadący szosą numer 16 w kierunku wschodnim. Ci, którzy mają radioodbiorniki, proszę natychmiast włączyć, będzie ważny komunikat. Ale uwaga! 15 mil przed Sydney w miejscowości Peabury zerwany most. Prosimy natychmiast zawrócić. Natomiast tych kierowców, którzy nie posiadają w autach radioodbiorników, prosimy zatrzymać się w najbliższej miejscowości i tam zasięgnąć informacji. Przypomina mi to, jak u nas parę dobrych lat temu reklamę filmu Zerwany most ustawiono tuż przy wjeździe na most Poniatowskiego. Z kolei jeden pan z Wrocławia bardzo był dumny, kiedy widział tuż przy swoim domku reklamę filmu Wierna żona. No potem zmienił zdanie, kiedy przenieśli się do Gdańska. Nie tylko dlatego, że tam już nie grano tego filmu, ale również dlatego, że kiedy raniutko jak zwykle wychodził do pracy, stwierdził, że mimo zmiany adresu mają ciągle tego samego roznosiciela mleka. No ale o żonach. O, facet stoi w Sopocie na deptaku przy saturatorze z wodą sodową, rzuca złotówkę. Drugą. Trzecią. Czwartą, piątą, dziesiątą, piętnastą. Już taki tłum się za nim zebrał. Wreszcie ktoś mówi: panie, no długo pan tak będzie jeszcze? Co długo? Że na razie wygrywam. Letnicy przyjeżdżają samochodem nad rzekę i pytają dwóch pastuszków: głęboko tutaj? Przejedziemy na drugą stronę? Przejedzie, przejedzie! Wołają ci chłopcy. No, samochód wjechał. I nagle ból, 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 ból. Utonął. Co jest? Pyta jeden chłopak drugiego. Władek, no przecież, a przecież kaczce to ledwie po skrzydełka sięgało. Przyjechał letnik na wczasy, znaczy ten, wczasowicz. No tak, teraz się mówi wczasowicz. Wczasowicz, wczasowiczka. Nie, w porządku. No bo jakby taki letnik na wczasy w zimie przyjechał, no to byłby zimnik, prawda? Ziemnik, ziemniczka, ta ziemnica, ziemnianka. O, facet jeden w czasie wojny kochał się w ziemiance. No ale to mu przeszło. Potem wrócił do kraju. Teraz niedawno sam sobie ziemię kupił. No teraz taka moda jest, że sobie wszyscy ziemię kupują. No, a potem bidulek nawet ani do Rumunii, ani do Bułgarii nie może wyjechać, bo ziemię ma, pobudował się, musi mu się to wszystko zwrócić. No. Nawet na wczasy EWP bidulek nie pojedzie. A właśnie, zacząłem mówić o tych czasach EWP. No więc przyjeżdża wczasowicz na te wczasy. Kierownik domu wita go. Dzień dobry, proszę pana. Zrobimy wszystko, żeby pan się czuł tutaj jak u siebie w domu. Panie, coś pan zwariował, ja tu przyjechałem wypocząć.